Tak prezentował się Festiwal Nauki w ubiegłym roku. Wykłady popularno-naukowe, pokazy doświadczalne i konkursy. Wszystko poprowadzone w bardzo atrakcyjnej formie. Tegoroczne Święto Nauki, które odbędzie się już w najbliższą niedzielę i poniedziałek, 8 i 9 czerwca, zapowiada się równie obiecująco. W tym roku główne hasło festiwalu to Uniwersytet Otwarty na Europę. Dlatego wszystkie projekty kręcą się jakby wokół tego tematu, wokół dziesięciolecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Na samym deptaku, czyli tak naprawdę na rynku wokół ratusza, 44 projekty, 10 wydziałów, bardzo różne, adresowane do bardzo różnej publiczności, od dzieci po osoby dorosłe, z bardzo różnorodną tematyką. Poza tym koncert Big Bandu na scenie przy ratuszu, koncert rockowy Bullfincha, także Teatr Cieni, także pracownia Teatru Tańca. Oczywiście otwarty turniej szachowy, to już chyba jego 5. edycja. W tym roku po raz pierwszy wykłady poprowadzą goście zagraniczni. Jeden z nich wygłosi znany dyplomata Wolfgang Peiler. Natomiast o tak zwanym mechanizmie z Antykiry opowie profesor John Seyradakis z Uniwersytetu w Salonikach. To jest arty ciekawe znalezisko sprzed 20 paru lat. Znaleziono je w okolicach pewnej wyspy na Morzu Śródziemnym. Wyglądało to bardzo zagadkowo. Po kilkunastu latach pieczołowitej restauracji okazało się, że jest to mechanizm zegarowy, astronomiczny, który już 10 tysięcy lat temu służył do precyzyjnego mierzenia czasu i pozycji ciał niebieskich na niebie. Festiwal Nauki po raz pierwszy wyjdzie poza deptak. Uniwersytet zaprasza mieszkańców także do Biblioteki Uniwersyteckiej i Parku Naukowo-Technologicznego. Zapewniamy bezpłatny przejazd w obie strony. Tam też będą pokazywane projekty, centra, które będą funkcjonowały od września. Festyn przy ratuszu zakończy się o godzinie 17, ale to nie oznacza, że to już jest koniec naukowych doznań. O 18 zapraszamy także do kawiarni Heban na ucztę filozofów Sokrates Café i też o 18 do sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego, gdzie będzie koncert Krajobrazy Norweskie w 3D. Drugi dzień festiwalu, poniedziałek, tradycyjnie już odbywa się pod hasłem Wydziały zapraszają i adresowany jest głównie do szkół. Szczegółowy program imprezy znajduje się na stronie internetowej www.fnuz.skora.pl.